Grażyna, 60 L. I Adam, 66 L. Torbiccy tworzą udany związek od blisko 40 lat. Gwiazda zawsze może liczyć na męża, zwłaszcza teraz, gdy jej mama jest w gorszej formie. Przykrym jest fakt, że Krystyna Loska ma poważne problemy z sercem. Musi skorzystać z telekardiologii. Małżonkowie zapewne nie tak to sobie wszystko wyobrażali i marzą. Aby 81-latka odzyskała siły, jak co roku od 22 lat. Swoje urodziny świętowała w Cannes, relacjonując festiwal filmowy. Grażyna Torbicka obchodziła je w towarzystwie gwiazd, kina, jednak bez ukochanego męża u boku. Adam Torbicki został w Warszawie, żeby czuwać nad, kościową, Krystyną Loską, która ma problemy z sercem. Nikt nie zadba o nią tak. Jak, zięć, wybitny kardiolog. Reklama, przygotowując się do wyjazdu na festiwal, dziennikarka musiała dopilnować. Jeszcze jednej ważnej sprawy. Towarzyszyła mamie podczas zaplanowanych wcześniej badań kardiologicznych. Okazało się. że pani Krystyna musi ponownie zastosować telekardiologię jest to stały monitoring pracy serca. Rejestrator wykrywa zaburzenia jego rytmu, zdradza grażyna. Ma pomóc dobrać stosowne leki, a także dać lekarzowi odpowiedź na wątpliwości, które pojawiły się podczas ostatnich badań. Jestem na smyczy, śmieje się Loska, ale stosuję się do zaleceń. A wszystko to pod kontrolą zięcia. Prezenterka od samego początku bardzo go lubiła i ceniła. Zawsze świetnie się rozumieli i dogadywali. I tak jest do dzisiaj. Adam jest jej, wyrocznią. Jak powie, tak ma być, kresia bardzo go słucha. Bo już nie, raz przekonała się, że ma rację, mówi przyjaciel rodziny. Tymczasem niewiele brakowało. Bezięciem pani Krystyny został. Adam Nawałka, Ojciec Grażyny, Henryk Loska. Który był wówczas aktywnym działaczem sportowym, zapałał sympatią do dziewiętnastoletniego obiecującego piłkarza i przedstawił go córce. Nawiązała się między nimi nić sympatii, lecz później nawałka zmagał się z licznymi kontuzjami, i skupił na rehabilitacji. Ich drogi się rozeszły. Wkrótce grażyna poznała przystojnego kardiologa. Tym razem ze sfatał i ojciec Adama, dr Ryszard Torbicki który skierował piękną studentkę przygotowującą się do egzaminu na prawo jazdy na badanie serca do gabinetu swojego syna. Tak rozpoczęło się uczucie, w którym mimo wspólnie spędzonych 38 lat, nadal iskrzy. Czytaj dalej na następnej stronie.